To nasza dzisiejsza piosenka dnia. Usłyszą ją Państwo jeszcze w popołudniówce. Madonna i Miasto Duchów. A zaraz po Madonnie Agata Passy. Dzień dobry. No to niezłe towarzystwo. Prawda? No co prawda to blondynka, a ja no niestety z grupy brunetek, ale dziękuję Ci za takie towarzystwo. Prowadzenie. Witam serdecznie wszystkich. I mówić będziemy o zupełnie innej muzyce, zupełnie innej piosence. 18 już tak. Festiwal, pamiętajmy o Osieckiej. Tradycyjnie już na wiosnę wszyscy budzą się z letargu i mam nadzieję, że Państwo, którzy lubią śpiewać również i zaprasza Fundacja Okularnicy. Rzeczywiście to już jest 18 konkurs, pamiętajmy o Osieckiej, konkurs wokalny. On już rozrósł się do rangi festiwalu, ale no, trzonem naszej misji okularników jest konkurs wokalny i zapraszamy wszystkie osoby, które lubią śpiewać, chcą właściwie rozpocząć, tak myślę, swoją drogę artystyczną do udziału. Do 31 maja można nadsyłać swoje zgłoszenia. Wszystkie szczegóły proszę porządnie sobie przeczytać na www.okularnicy.org.pl w zakładce konkurs. Jest tam regulamin i naprawdę warto, ja wiem, że artyści są roztrzepani i żyją muzyką i nutami i poezją romantyczną i sentymentalną Agnieszki Osieckiej, ale jednak regulamin musi być. Żeby nie popełnić jakichś błędów, należy wybrać sobie dwie piosenki Agnieszki Osieckiej. I to też jest dowolne, tak? Dowolne, no ale myślę, że ty też byś miała problem z tym. Kolosalny. Repertuaru. Nie wiem, co państwo na to, jakie wy byście wybrali sobie dwa utwory, bo to nie muszą być koniecznie ulubione nasze utwory, tylko takie, na które mamy jakiś nowy pomysł. Trzeba je oba znać, bo sytuacja jest taka, że później zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie jest jury. To nie jest konkurs, gdzie można wysyłać MP3 czy nagrania, tylko no, częścią tej przygody jest występ w studiu Agnieszki Osieckiej i często jurorzy proszą o drugą piosenkę, bo to jest tak, że jak pierwsza się spodoba albo poczują, że może coś jest niedociągnięte, a w drugiej można może się poprawić. Może lepiej się przedstawić. Tak, to trzeba mieć dwa utwory przygotowane i myślę, że też to jest dobry pomysł, żeby pokazać różne strony swoich możliwości, tak? Że nie wiem, bardziej molowe, ale też i durowe klimaty umiemy interpretować i mamy jakieś pomysły. Ale głównie chodzi o to, żeby był nowy pomysł na piosenkę? Głównie to jest konkurs na interpretację piosenki Agnieszki Osieckiej, także zdecydowanie to nie jest, wiesz, taki konkurs, nie wiem, komercyjny czy karaoke, broń Boże. Nie trzeba mieć jakiejś fenomenalnej, nie wiem, urody czy potwornie wspaniałych warunków wokalnych, ale to oczywiście miło. Tylko rozumieć dobrze tekst i doszukać się w tym tekście czegoś nowego i no, pomysł na pewno bardzo się liczy na odświeżenie aranżacji. Czasami bywało tak, że ludzie sięgali po bardzo mało znane teksty i powiem Państwu, że troszkę już to zaczyna przybierać kuriozalne rozmiary, bo myślę, że zaczynamy zapominać te szlagiery też Agnieszki Osieckiej w poszukiwaniu bardzo oryginalnych. Czegoś oryginalnego, czegoś nowego jak gdyby. Tak, bardzo starych jej piosenek na przykład z STS-u. Także każda piosenka jest dobra, tylko trzeba mieć na nią jakiś właśnie swój własny pomysł. Bywały interpretacje samym kontrabasem, samym komputerem, jakimś już takie bardziej elektroniczne. Mhm. Czasami zespoły a cappella, także no i dochowaliśmy się bardzo ciekawych, jak wiesz, laureatów, którzy już wyszli na wielką wodę, można powiedzieć. O tych laureatach za chwilę sobie porozmawiamy, ale w takim razie, skoro mowa, że dochowaliście się własnych laureatów, to może teraz Monika Dryl. Właśnie, jedna z naszych laureatek sprzed już kilkunastu chyba lat. Kilkunastu? Chyba tak. Nie pamiętam dokładnie, w którym roku Monika Dryl wygrała właśnie tą piosenką i takim fajnym jazzowym jej brzmieniem. Monika Dryl śpiewała, laureatka konkursu wokalnego. Pamiętajmy o Osieckiej sprzed lat, jak powiedziała tu Agata Passen, wielu, wielu, wielu. A
Ja tak sobie myślę, czy przez tych lat już 17, teraz 18 rok, się wyłoniła jakaś lista przebojów tekstów twojej mamy? W samym później już finale tego konkursu, bo to jest cała taka ogromna przygoda i ten konkurs różni się od chyba wielu innych konkursów wokalnych, ponieważ laureaci później jadą w taką bardzo długą trasę, biorą udział w warsztatach w tym roku z zespołem Kuby Lubowicza, z fantastycznego pianisty, aranżera. To też jest szansa niesamowita dla tych młodych ludzi, prawda? Tak, żeby spotkać się z takimi muzykami. Oczywiście często w jakimś mniejszym ośrodku nie mamy dostępu nawet w ogóle do dobrej nauki muzyki i czasami nie, do najbliższego dobrego pianisty jest kilkadziesiąt kilometrów. A tutaj oni spędzają ze sobą kilka dni w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej, dają tam koncerty przed publicznością laureaci i swoje te pomysły na piosenki doszlifowują właśnie z zespołem, także Kuba będzie z nimi w tym roku pracował. Także wśród tych laureatów może niekoniecznie ta lista się uformowała. Mówię o tej dziesiątce laureatów, ale na przesłuchaniach często jest tak, że około 200 osób nadsyła zgłoszenia. I to pierwsze jury, które jest, składa się z po prostu współpracowników naszej fundacji. Jurek Satanowski, kierownik konkursu, Janek Borkowski, ja, Magda Smalara, w tym roku Kuba Lubowicz. Zauważyliśmy, że miasteczko Cud jest takim teraz żelaznym. Hitem, zawsze pojawia. Myślę, że część ludzi, po prostu dziewczyn, odnajduje się bardzo w tej balladzie i też myślę, że może przez to, że Jerzy Satanowski jest u nas ważną postacią, to myślę, że jeśli oni wezmą tak kompozycję Jerzego Satanowskiego, kombinują, to, że to może będzie lepiej, tak? Ale to nie jest niestety takie proste. Często piosenka Gadu Gadu, myślę, że wydaje się ludziom, że ona jest ładna, łatwa do zaśpiewania, ale jest bardzo trudna. Oczy tej małej, bo często biorą udział po prostu dziewczyny w wieku takim maturalnym, początek studiów. Myślę, że to jest taki czas smutków, często depresji, i odnajdują się w tych tekstach Agnieszki Osieckiej. Takie psalmy po prostu to są dla nich. No ja muszę powiedzieć, że nie przepadam za bardzo na piosenką Na Zakręcie. Na pewno słuchacze się na mnie trochę Pana, Na Zakręcie, Krystyna Janda. Tak, i to też jest ulubiona bardzo piosenka i często niefortunnie wybierana, ponieważ trzeba mieć świetne interpretatorskie pomysły, to fajnie zagrać tę piosenkę po aktorsku, żeby albo znaleźć inny sens w niej, a jeżeli śpiewamy ją w miarę wprost, jeśli to ona robi osoba 17-letnia, zwłaszcza osoba 17-letnia, to czasami może być groteskowe. Także, ale są bardzo ciekawe pomysły. Właśnie mówiłaś o Tomku Steńczyku, którego płytę państwo tutaj grają. Też to jest nasz laureat sprzed kilku lat i on wybrał sobie Na całych jeziorach ty. I pamiętam dyskusję jury, że większość na szczęście była zadowolona, ale jeden z jurorów zwraca uwagę, że to jest bardzo damski tekst i nie mógł się przyzwyczaić. Ale dlaczego? Dlatego, że śpiewały to kobiety wcześniej i napisała to Agnieszka, ale on równie dobrze brzmi. Oczywiście, ale myślę, że dla starszych słuchaczy przyzwyczajonych już do tej wersji żeńskiej, na przykład Teresy Tutinas, tak. Nawet ta wersja Kasi Nosowskiej, później już taka bardzo rockowa, prawda, wywrotowa, już minęło kilka lat, już się do niej przyzwyczailiśmy, ale na początku to była konsternacja. Także taka lista żelazna się formuje, ona jest właśnie te piosenki, które wymieniłam w czasie przesłuchań, ale często te akurat piosenki wcale nie przychodzą do finału. Aha, bo nie padły te takie najważniejsze tytuły z twórczości twojej gadu, mamy, gadu, jak Małgośka. Gadu, gadu, czyli ludzkie gadanie. No tak, ale to ja bym myślała, że Małgośka, że Niech żyje bal, Małgośka, że Wielka woda. Bardzo rzadko jest grywana. Wielką wodę wspaniałe właśnie Monika Dryl zaśpiewała jako swój drugi utwór, ale ja, jak wiesz, uwielbiam Marylę Rodowicz i po prostu wydaje mi się, że czasami trudno jej talent zaśpiewać jest tak po niej
przynajmniej, tak? Przytłaczający, że ludzie bardzo boją się kontrastu. Bardzo dużo zrobiła Ania Serafińska i Kasia Nasowska w pewne utwory nagrywając na płytach, na przykład Na kulawej naszej barce. Było piosenką prawie zapomnianą. A piękną. A piękną Seweryna Krajewskiego i ona bardzo wróciła właśnie dzięki konkursowi. Skoro mówimy o konkursie i jego laureatach, laureatkach, to Anna Sroka-Chryń także jest laureatką, a teraz święci wielkie triumfy w musicalu Mamma Mia. Tak. Na deskach Teatru Roma, a na deskach innego teatru Szóste Piętro śpiewa Młynarskiego. I Magda Kumorek również śpiewa też Młynarskiego. Też, tak, nasza też laureatka, wasza laureatka. Chyba pierwszego albo drugiego konkursu. I Kasia Dąbrowska, którą tutaj słyszałam w Jedynce. Tak, też Kasia świetna, często u nas obdarzona śpiewa. Wspaniałym takim bluesowym, rockowym głosem. Trochę Janis Joplin taką chrypkę ma. Też jest naszą laureatką. Także myślę, że ten konkurs też realnie daje tym ludziom takiego artystycznego kopa, oprócz po prostu też nagród tej wyprawy do Sopotu. Śpiewają też w Ostródzie, w amfiteatrze na całych jeziorach. Śpiewają w Teatrze Nowym, a później w wielkich tutaj koncertach już w Warszawie, w Muzeum Powstania i w Studiu Osieckiej i właśnie w Romie. No i właśnie cieszę się, że Ania Sroka śpiewa tak Mamma dużo. Mia. Byliśmy też zachwyceni jej występem w koncercie Adama Sławińskiego, który produkowaliśmy. Tam śpiewała też Iwona Lorantz, kolejna nasza świetna laureatka. I myślę, że staramy się pomagać dalej tym artystom przy festiwalu, produkując ich recitale. Ani Smołowik, właśnie Tomka Steńczyka recital produkowaliśmy, więc myślę, że to jest pokłosie ta płyta tego recitalu. I chcielibyśmy w tym roku pokusić się o wyprodukowanie koncertu Matyldzie Damięckiej, która też jest naszą laureatką. Byłoby dobrze zaprezentować, bo ona też fantastycznie śpiewa. Ona świetnie śpiewa. Ja słyszałam ją, jak śpiewa w Och Teatrze. Świetnie. Ania Smołowik też świetnie śpiewa i już teraz zagrzał swoje miejsce ten recital w Teatrze Studio. Także obserwujemy, co się dzieje z naszymi laureatami i cały czas ich kibicujecie kibicujemy, im niesamowicie, to prawda. I wspieramy. Problemem dla wielu młodych ludzi, i wiemy to, jest przygotowanie się do konkursu, znalezienie repertuaru. Sięgajcie, drodzy państwo, po śpiewnik, wielki śpiewnik Agnieszki Osieckiej. Tam są teksty i nuty i wtedy można uniknąć po prostu błędów. Tak? W tekście, czy w trafianiu, w śpiewaniu czysto. I będziemy się starali, będziemy składali wniosek do Narodowego Centrum Kultury, aby wyprodukować kilkadziesiąt podkładów dla takich kanonicznych, ludzi. Wzorcowych podkładów muzycznych, tak? Takich dobrych na razie tylko na fortepian, bo w sumie mógłby być to też i gitarowy podkład. Ponieważ po sieci, w internecie to jest wielki śmietnik, jak wiesz. No tak, i to szalenie obniża rangę występu w konkursie, taki słaby podkład muzyczny, słaby, prawda? Słaby podkład też ciągnie wokalistę i wokalistkę w dół i często tak jest, że te podkłady już są, jest kilka dobrych, to są potwornie ograne, od lat po prostu używany ten sam podkład. No i bardzo byśmy chcieli między innymi właśnie, żeby Kuba Lubowicz nagrał takie podkłady i wtedy byłyby dostępne, może właśnie za darmo na naszej stronie internetowej. Byłoby to ułatwienie, bo trzeba się przygotować do tego konkursu. Na pewno nie jest łatwo przejść do tej dziesiątki. Same dobre wiadomości od Agaty Pasen. Proszę państwa, konkurs wokalny Pamiętajmy o Osieckiej. Padło tu już kilkakrotnie nazwisko i imię Tomasza Steńczyka. To niech on nam zaśpiewa jako puenta naszej rozmowy. Niech zabrzmi piosenka. Do 31 maja zgłaszajcie się.